Więc kontynuujemy pracę nad naszym robotem. I teraz stworzymy klatkę piersiową, zrobimy to na bazie boksa. Z interesem czasu dodaję go do sceny. Nie mają znaczenia chwilowo, dlatego że tu musimy je odpowiednio dopasować też tak. Dobrze. Przenosimy boksa tutaj. I umieszczamy go w środku układu współrzędnych, tak żeby jego środek spoczywał dokładnie właśnie na środku układu, co pozwoli nam łatwiej ustawić wymiary. Więc długość ustalamy mniej więcej na myślę 70 około. Wysokość myślę, że około 40. A szerokość w tym wypadku będzie to głębokość. Czyli klatki to jest ten wymiar tutaj. Myślę, że ustawimy im też na około może 40 na razie. To nie ma większego znaczenia. Dobrze. Przejdźmy teraz tutaj, włączę Edge Faces. I sprawdzamy, jak to się prezentuje. To, co chcę osiągnąć, to oczywiście taki kołnierz ponownie, którym będzie mocować ten brzuch. Plus takie lekkie rozszerzenie w kierunku ramion, żeby to wyglądało, powiedzmy, lekko anatomicznie. Da? To właśnie chcę osiągnąć. I teraz, ile będę potrzebował segmentów? Chcę osadzić ramiona tutaj w takich gniazdach, jak to jest w przypadku tutaj bioder. Tym będziemy potrzebowali na pewno jednego poligonu tutaj, aby na razie tego stworzyć wspomniane gniazdo. I dodatkowo na pewno będę potrzebował tutaj też takiego samego gniazda na górze, żeby osadzić szyję wraz z głową. Także to będziemy potrzebować i myślę, że możemy zacząć od czegoś takiego, czyli trzy tutaj i dwa lub trzy tutaj. Powiedzmy, niech będzie po trzy na każdy. Może będzie to szczęśliwa liczba, zobaczymy. OK. Konwertujemy na postać edytowalną i teraz możemy zacząć działać. Geometria jest dosyć duża jak na początek. Ja do tej pory starałem się zawsze unikać takiej ilości geometrii na samym początku, także mamy tych poligonów już całkiem sporo. Także będzie sporo zaznaczania niestety. Możemy na razie usunąć. Może jeszcze sprawdźmy sobie, jak to wygląda, jeśli chodzi o pozycję. No myślę, że wygląda nieźle. Możemy sobie na razie usunąć pozostałe elementy. Nie będą przeszkadzać. I teraz stworzymy inset. I to będzie właśnie baza dla tego naszego wcięcia takiego, w którym osadzimy brzuch naszego robota. Dobrze. I teraz dwa razy extrude, tak żeby stworzyć to wspomniane wcześniej gniazdo. Oczywiście możemy też na przykład ekstrudować na zewnątrz i stworzyć to gniazdo właśnie w taki sposób, żeby on był osadzony tak jakby kołnierzu, jeśli chcemy, ale myślę, że nie jest to potrzebne. W tym wypadku możemy po prostu stworzyć coś w tym rodzaju, ale może nawet to nie będzie złym pomysłem. Zobaczmy, jak to nam się uda wykonać to gniazdo. I ponownie inset na niewielką odległość. Extrude tym razem już do wewnątrz, ale też na bardzo niewielką odległość na początek i później jeszcze raz na zdecydowanie większą. Dobrze? I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jak to było poprzednio, robimy całkowicie swobodnie, bez żadnych planów. Co nam się uda jakby osiągnąć, to będzie po prostu efektem końcowym. Dobrze? Teraz weźmy te punkty tutaj i przenieśmy je troszeczkę wyżej. Przesuńmy. Dobrze. Te przesunę troszeczkę do tyłu, żeby stworzyć taką wypukłość jak gdyby tej klatki piersiowej. Dobrze. I ponownie, podobnie tutaj z tyłu. Żeby nie było to takie pudłowate na całej powierzchni. Już tego nie chcemy. Na początek możemy takie lekkie właśnie zmiany wprowadzić. Później będziemy to jeszcze dopieszczali. Już po zastosowaniu modyfikatora Mesh Smooth oczywiście.
Okej, sprawdźmy. Za dużo. Okej. Dobrze. Myślę, że jak na początek nie jest źle. Sprawdzimy teraz, jak to się będzie prezentowało z modyfikatorem Smooth i już nałożone na robocie. Widzimy, że kształt jest całkiem nieźle zachowany. Oczywiście jeden to za mało. Dwa na razie nam wystarczy, bo będzie konieczność też użycia trzech powtórzeń, jak to było w poprzednich przypadkach. Przywracam pozostałe elementy i patrzymy, co mamy do zrobienia. No, mam do zrobienia na pewno jeszcze dopasowanie tego brzucha do gniazda, gniazda do brzucha w zasadzie. I możemy zrobić to albo na bazie tego podstawowego obiektu, albo też już po nałożeniu smuta na początek może łatwiej nam będzie tutaj kontrolować, co zaznaczamy i przesuwamy. Ok. To nam się zostaje tak, jak jest. Może nie tak, może zrobię to w inny sposób. Za pomocą skalowania, co pozwoli mi robić to symetrycznie. Da? Ten środkowy może jednak nie będę zaznaczał. Wstawię je tutaj. I skalujemy to nieco do wewnątrz. Ok. Mogę włączyć efekt końcowy, co pozwoli mi jakby lepiej kontrolować całość. Dobrze, myślę, że jest nieźle. Jesteśmy blisko tego wymiaru, którego szukamy. Jeszcze troszeczkę za mało. Troszkę bardziej. I teraz jest już minimalnie za dużo. Myślę, że tak jest dobrze. Nie musi to być idealnie dopasowane. Ważne, żeby to mniej więcej się zgadzało. Dobrze. Jeśli chodzi o pozycję tego naszego brzucha, to może on być troszeczkę teraz zbyt ukryty, ale to nie jest problem, ponieważ całe proporcje mają znaczenie tutaj, a nie tylko i wyłącznie brzuch. Na razie wygląda to całkiem nieźle, jeśli chodzi o proporcje właśnie. Ok, dobrze. Czyli jakiś początek już mamy. Włączmy na razie mesh smootha. I zobaczmy, co możemy zrobić dalej. No teraz stworzymy te wspomniane wcześniej kołnierze na ramiona i to zrobimy na bazie tych poligonów tutaj. Dobrze. Sprawdzam, czy nic z nimi zostało zaznaczone. Nic nie zostało. Inset. I myślę, że o całkiem komuś średnio, nie za dużą wartość możemy to zrobić. Zobaczymy, co nam później z tego wyjdzie. Nie wiem, czy zrobić ten komuś od razu tutaj na zewnątrz, czy to zrobić go jeszcze bardziej wewnątrz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po wygładzeniu. A myślę, że jest w porządku tak jak teraz. Czyli zostawiamy to w takiej formie. I wspomniany kołnierz będzie zrobiony na bazie tych tutaj poligonów zewnętrznych. Da. I widzę, że coś z tyłu zostało wybrane, co wybrane być nie powinno. Także to odznaczam. I teraz powinno być OK. Extrude. Na zewnątrz. I sprawdzamy, jak to się prezentuje. Myślę, że nie jest źle. Potwierdzam. Ok. Jest to zdecydowanie za szerokie, jeśli chodzi o rozmiar, ale to nie jest problem, ponieważ to dokładnie już za chwilę będziemy modyfikować. Już sam kształt jest w porządku. Dobrze. Przejdźmy teraz do widoku od góry. Wyłączmy na razie nasz modyfikator Mesh Smooth. Przejdźmy na werteksy. I troszeczkę zmodyfikujemy szerokość tego ramienia tutaj. Tak? Zaznaczyłem wszystkie te wierzchołki. I zobaczymy, czy zmodyfikujemy tylko tą część, czy też będziemy musieli zmodyfikować całość. Tutaj, aby wyglądało to dobrze.
Przeskalujmy to teraz. OK. Dzięki temu ta nasza klatka piersiowa tak się nieco wysklepiła tutaj, prawda? Widać. Dobrze. Włączmy teraz mysz smutha z powrotem. Dobrze, i teraz możemy nieco, myślę, też przeskalować tą osi Z. Dobrze. I myślę, że jest przyzwoicie. Jak na razie. Zobaczmy. A nieźle. Źle, zdecydowanie nieźle. Są to właśnie te osłony, o których mówiłem. Osłony na stawy. Możemy je nieco bardziej zaokrąglić, ponieważ one w tej chwili są tak bardzo kanciaste. Zaokrąglimy to, przesuwając wierzchołki tutaj. Trzeba na razie wyłączyć mesh smootha. I musimy to zrobić na bazie tych wierzchołków tutaj. To, te tutaj są zaznaczone, wszystkie tych nie potrzebujemy. OK. I przesuwamy to najlepiej w widoku od frontu. Nieco zaokrąglając cały ten kształt tutaj. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Widzę, że coś nie zostało do końca zaznaczone. No, teraz jest lepiej zdecydowanie. OK. I zobaczmy, jak to się będzie prezentować za chwilę. Ostatnie takie poprawki jeszcze. OK. Włączmy smutha. Widzimy już od razu, że jest to bardziej okrągłe niż było, prawda? I widzimy rzeczywiście całość. Jest teraz ładnie zaokrąglone. Wygląda to lepiej niż było, przynajmniej moim zdaniem. Dobrze. OK. Muszą one być dosyć szerokie, ponieważ to ramię będzie tutaj jak gdyby osadzone. I musi ono mieć trochę swobody. Jeśli chcemy, oczywiście możemy to zmodyfikować nieco. Na przykład w taki sposób, że przejdziemy na wierzchołki. Na widok od lewej w tym wypadku. Wyłączę na razie mesh smootha, znaczę te wierzchołki tutaj i przeskaluję nieco do wewnątrz. W taki oto sposób. I to powinno dać nam taki efekt. Oj. Takiego jak gdyby lekkiego też zaokrąglenia tutaj. To był widok od lewej. Dobrze. Dobrze. No, widzimy, że takie lekkie zaokrąglenie też powstało tutaj na dole. Tak więc nasza klatka piersiowa zaczyna powoli, powiedzmy, zmierzać w dobrym kierunku. Dobrze, jeśli chcemy, aby powstało takie nieco większe wysklepienie tutaj właśnie w okolicy klatki piersiowej, tam gdzie człowiek, powiedzmy, klatkę piersiową, to musimy popracować nad tą częścią tutaj. Oczywiście to nam może przysporzyć kolejnych problemów. A zważywszy na to, że jest to robot, to nie, myślę, że nie ma to aż takiego znaczenia. Ale możemy na przykład zaznaczyć sobie te elementy tutaj, użyć opcji Inset i tak, żeby wzbogacić nieco całość. OK. I teraz może Bevel. W taki oto sposób. Także po prostu to nieco efektownie wyglądało. Że potwierdzam. Może przejść chociaż na widok. Już z modyfikatorem mesh smooth może usunę edge faces. Zobaczmy, jak to wygląda. Jest to może kształt anatomicznie, powiedzmy, zgodny, ale jako, że jest to robot zabawka, to nie ma to większego znaczenia. Przejdźmy teraz może na mesh smootha i na wierzchołki. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj, jak możemy to lepiej dopasować. Na pewno te wierzchołki tu możemy przesunąć bardziej do środka, żeby to
lepiej przylegało. Prawda? W taki sposób. Lekkie przecięcie się z brzucha nie będzie miało większego znaczenia. I tak samo tutaj sprawdzamy, czy nie wybraliśmy przypadkiem nic innego, chyba nic. I przesuwamy to w taki sposób i udało nam się nieco lepiej klatkę dopasować do brzucha. Dobrze. I idziemy dalej. Z powrotem przejdziemy na niższy poziom. Włączę Edge Faces. I wyłączymy na razie naszego myszsmuta. I teraz możemy spróbować troszeczkę to zmodyfikować. Mianowicie możemy takie napierśniki tutaj stworzyć. Spróbować przynajmniej to zrobić. Także odznaczam tą część tutaj. I ponownie użyjemy opcji Extrude. Ekstrudujemy to w taki sposób. I zobaczymy od razu, jak to wygląda. Na pewno raczej nie będzie to wyglądało dobrze. OK. Teraz wyłączmy efekt końcowy. I możemy zawsze spróbować dodać jeszcze klamier na przykład tutaj, aby to nieco usztywnić. Ring. Connect. I przesuwamy opcję slide w tą stronę i zobaczmy, jak to się prezentuje. Nie prezentuje się to dobrze. Także możemy dać sobie z tym spokój. Myślę, że można by to ewentualnie podzielić tutaj na dwie połowy. Na razie wyłączam już smuta ponownie. I zobaczymy, co możemy zdziałać tutaj z tym jeszcze. Sprawdźmy, może w tym kierunku, jak to będzie wyglądało. Ring. Connect. Zostawiam krawędź tutaj, włączmy z powrotem już smuta. I w tym wypadku prezentuje się to chyba troszeczkę lepiej niż poprzednio. Także myślę, że możemy to zostawić w takiej formie, w jakiej to jest w tej chwili. Przejdźmy wyżej. Edge Faces. I nie wygląda to źle. OK. Całkiem nieźle. Z powrotem przechodzimy na poziom naszego tego podstawowego modelu. I to, co teraz zrobimy, pozwoli nam nieco jeszcze to, powiedzmy, wzbogacić wizualnie. Dodam tutaj nieco geometrii, także ponownie ring. Connect. Tym razem dwie krawędzie. To ustawimy opcję slide na 0. OK, natomiast opcję pinch użyjemy i zmniejszymy nieco tą odległość między tymi krawędziami. Potwierdzam. I teraz możemy spróbować ekstrudować te poligony bez tych wewnętrznych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Prawda? Extrude. Potwierdzamy. Aktywujemy mesh smootha i zobaczmy, jak to się prezentuje. No, prezentuje się całkiem, myślę, przyzwoicie. Jedynym problemem jest ta część górna tej, która straciła kształt, także będzie tutaj potrzeba nieco więcej wysiłku. Trzeba po prostu dodać tutaj krawędź, która ten kształt utrzyma w całości. Że myślę, że dodamy tutaj dodatkowe krawędzie w tym miejscu i po drugiej stronie. Tak, żeby ładnie to utrzymało kształt, to przechodzimy na krawędzie. Zaznaczamy te dwie tutaj, wybieramy ring i wybieramy connect. Oczywiście nie dwie, tylko jedna. Opcję pinch ustawiamy na 0, natomiast użyjemy opcji slide.
i z taką, myślę, wartością około 80 powinno być w miarę nieźle. OK. No i myślę, że jest to wystarczająco dobry efekt na nasze potrzeby, jeśli chodzi o tego zabawkowego robota. Jeśli nadal mamy jakieś zniekształcenia tutaj, geometria nie wygląda najlepiej, zawsze możemy podbić o jeden wyżej i wtedy już wszystko powinno być OK. Oczywiście można dalej to wzbogacać jeszcze o jakieś dodatkowe elementy. Tutaj możemy dodawać jakieś zdobienia, ale myślę, że zostawimy już te elementy ozdobne na tym poziomie, na jakim są w tej chwili i zajmiemy się szyją. To będzie ostatni etap budowy naszej klatki piersiowej tutaj. Oczywiście jakieś drobne poprawki można później jeszcze wykonać, kiedy już wykonamy na przykład ramiona. Także to nie jest problem. Także przechodzimy z powrotem na nasz obiekt tutaj podstawowy. Wyłączmy efekt końcowy. Edge face z powrotem. I teraz tworzymy miejsce na szyję naszego robota. Może wykorzystamy tutaj... Nie wiem, czy uda nam się usunąć na przykład te krawędzie tutaj bez uszkodzenia tego efektu końcowego. Użyję opcji Remove. Sprawdźmy, jak to wygląda. Jest minimalne zniekształcenie, ale myślę, że jest ono akceptowalne całkowicie. Że myślę, że możemy tak z tym żyć, z tym, co tutaj widać. OK. Teraz weźmy, włączmy sobie to, włączmy z kolei Edge Faces i nieco zmodyfikujemy to miejsce na szyję też jeszcze wcześniej. Więc już na pewno wybrałem też punkty gdzieś poza tą szyją tutaj. Chcę to nieco do przodu. Teraz weźmy, zaznaczę w takim położeniu, nie powinno to już w tym momencie znaczy niczego innego. I to też przesuwam nieco do tyłu. Także wrzucę taki w miarę, powiedzmy, kwadratowy poligon tutaj. OK. Wybieram teraz ten poligon właśnie. Używając opcji Inset stworzę dodatkowy tutaj element wewnątrz. Dobrze. Myślę, że może być. Potwierdzam. I teraz użyjemy opcji Extrude dwukrotnie, wartością ujemną, raz niewiele i raz nieco więcej. OK. Sprawdźmy efekt końcowy. Początek mamy zrobiony. Jeszcze tylko taki może delikatny kołnierz, podobnie jak w przypadku ramion tutaj, które będzie miał gdyby zadanie chronić szyję przed jakimiś urazami. Także wybieramy ponownie poligony, deaktywuję masz smutha i łatwiej będzie pewnie mi zaznaczyć za pomocą krawędzi tutaj niż za pomocą tej opcji. Niestety link nie zadziała, czyli jednak zostają poligony. Dobrze, zaznaczam sobie powoli dookoła te poligony, sprawdzam, wszystkie są zaznaczone, myślę, że jest OK. I za pomocą opcji Extrude ekstruduję to raz, oczywiście na zewnątrz, o niewielką wartość i drugi raz nieco więcej. I tutaj się będziemy chcieli, aby to było sztywniejsze, to oczywiście możemy to zmienić. Dobrze. Sprawdźmy teraz, jak to wygląda. Myślę, że aby to było ciekawsze, to możemy nieco tutaj pozmieniać wygląd tego kołnierza, opuścić troszeczkę przód, natomiast podnieść lekko tył. Tak. Jeśli chcemy. Sprawdźmy, jak to wygląda. Myślę, że jest nieźle. Tak jak jest, nie musimy nic zmieniać. Jeśli chcemy, aby ta krawędź górna była mniej rozmyta, to oczywiście dodajemy connect. Z taką wartością, jaką mieliśmy już ustawioną, nie powinno być problemu. Przechodzimy na mesh smootha. I wyłączmy edge faces. Sprawdźmy, jak to się prezentuje z daleka. No i myślę, że powiedzmy, że trzyma poziom całej reszty.
Mimo, że proporcje są nieco... nieco zachwiane tutaj. Z klatką piersiową, brzuchem to wszystko jest troszeczkę być może za długie, ale nie będzie to też wielki problem, nie muszą to być idealne ludzkie proporcje, tylko nieco je przypominające. Więc klatka piersiowa skończona, myślę. I w następnej części zajmiemy się ramionami naszego robota.